Rozdział 2. Podążając za Murtogiem korytarzami fortecy, Lord Scourge próbował ignorować ból promieniujący ze zranionego ramienia. Żeby o nim nie myśleć, koncentrował się na otoczeniu. Liczył na to, że przez ten czas czegoś się dowie o Lord Nyriss, zanim spotka się z nią twarzą w twarz. Wnętrze było przykładem architektury typowej dla sitańskich arystokratów. Szli długimi, szerokimi korytarzami o grubych kamiennych ścianach i sklepionych stopach, podzielonymi przez okazałe stalowe wrota. Wrota były szczelnie zamknięte, skrywając znajdujące się za nimi pomieszczenia. Korytarze bogato ozdobiono wyrazistymi kolorami, czerwonym, czarnym i fioletowym. Kosztowne, ręcznie tkane dywany pokrywały podłogi, a wzdłuż ścian ciągnęła się kolekcja obrazów, rzeźb i holoprojekcji, godna niejednego muzeum. Murtog narzucił szybkie tempo, nie zostawiając Scourge'owi wiele czasu na podziwianie dzieł sztuki. Za to Sehel, ciągnący się kilka kroków za nimi, cały czas opowiadał o co ważniejszych mijanych przedmiotach. To popiersie niesławnego wodza Ugrota. Kilkanaście lat temu przysięgał Darth Nyriss wierność, gdy poprowadziła armadę Imperium do jego sektora, by stłumić zarzewie powstania. Ta zaś holoprojekcja to dar królowej Ressy z Drezji, w podzięce za łaskę, jaką Darth Nyriss okazała rodzinie królewskiej, kiedy Imperium podbiło ich świat. Lord Nyriss kazała ściąć męża królowej, ale oszczędziła ją samą i jej dzieci. Ten portret upamiętnia zwycięstwo Darth Nyriss podczas kiedy zdał sobie sprawę, że gadanina Sehela nie przyniesie mu żadnej prawdziwej wiedzy, Scourge przestał go słuchać. Naturalnie rozumiał i doceniał ten jawny pokaz bogactwa. Nyriss była członkinią Mrocznej Rady, jedną z 12 najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w Imperium. Skarby materialne miały być symbolem jej wartości i przypominać gościom, jak wysoko postawioną i potężną jest istotą. Korytarze pilnowali liczni wartownicy, którzy skłaniali głowy na widok Murtoga. Tak silna straż wewnątrz fortecy była dość nietypowa, ale w obliczu ostatnich zamachów wcale nie dziwiła Scourge'a. Zastanawiał się nawet, czy Murtog nie powinien wzmocnić straży po ostatnim incydencie, chociaż nie był pewien, czy to rzeczywiście był zamach. Ciemną stronę napędzały pasja i emocje, ale ważne było, żeby powściągać je rozsądkiem i zimną analizą. Teraz, zdążając na spotkanie ze swoją nową suzerenką, Scourge próbował złożyć najwyraźniej niepasujące do siebie kawałki układanki. Domniemani zabójcy zaatakowali na dziedzińcu, ujawniając się, zanim jeszcze minęli bramy warowni. Gdyby nawet Scourge ich nie powstrzymał, nie mieli najmniejszych szans, by dostać się do wnętrza budynku i zaatakować Nyriss. Co najprawdopodobniej oznaczało, że to nie ona była ich prawdziwym celem. Był nim Scourge. Ale kto mógł go wystawić i dlaczego? Murtog wydawał się najbardziej prawdopodobnym sprawcą. Choć był tylko człowiekiem, zaszedł bardzo wysoko w służbie Nyriss. Osiągnął pozycję niemal porównywalną z nowo uzyskanym statusem Scourge'a. Pierwsza lekcja, jaką nowy lord poznał w Akademii, brzmiała: twoimi najgroźniejszymi rywalami są istoty z twojego otoczenia, niezależnie od tego, czy władają mocą, czy nie. A Murtog miał pewne prawo czuć się zagrożony. Nie udało mu się odnaleźć osób odpowiedzialnych za zamachy na jego panią. Przybycie Scourge'a oznaczało, że ktoś wyżej postawiony wątpi w kompetencje szefa ochrony. A jaki jest lepszy sposób na wyeliminowanie potencjalnego rywala niż obnażanie jego własnej niekompetencji podczas zaaranżowanego zamachu? To wyjaśniałoby, czemu Murtog z początku nie chciał wpuścić Scourge'a, a także dlaczego jego żołnierze zabili najemniczkę, która zamierzała się poddać. Murtog jednak nie był jedynym podejrzanym na liście Scourge'a. Sehelem mógł kierować dokładnie taki sam motyw. Gdyby Scourge'owi udało się wykonać powierzone zadanie, bez wątpienia zostałby nagrodzony stałą pozycją na dworze Darth Nyriss i to znacznie wyższą niż ta zajmowana przez służalczego sitańskiego doradcę. Sehel znalazł sobie niszę w społeczeństwie Sithów, kurczowo trzymając się roli doradcy Nyriss. Założenie, że zrobi wszystko co w jego mocy, żeby usunąć osobnika postrzeganego jako zagrożenie dla swojej pozycji, było jak najbardziej sensowne. Scourge widział przecież, że Sehel rozmawiał z najemnikami w porcie kosmicznym. Wtedy wydawało się, że po prostu usuwa ich z drogi z szacunku dla wysoko postawionego Lorda Sithów, który dopiero co przybył na planetę. Teraz Scourge zastanawiał się, czy przypadkiem Sehel nie wydawał im w ostatniej chwili dodatkowych poleceń. Już sam fakt, że doradca przeżył bitwę na dziedzińcu, był podejrzany. Możliwe, że miał po prostu szczęście, albo też cechowały go niezwykłe umiejętności przetrwania, właściwe tchórzom, ale było też prawdopodobne, że najemnicy bardzo uważali, by nie strzelać w jego kierunku. Murtog minął kolejny zakręt. Z każdym otarciem pancerza o zranione ciało ból w ramieniu Scourge'a stawał się silniejszy. Jednak Sith uparcie dotrzymywał kroku przysadzistemu człowiekowi. Nie chciał okazać nawet odrobiny słabości. Korytarz kończył się kolejnymi okazałymi wrotami. Podobnie jak pozostałe, były zamknięte, a po ich bokach stali uczniowie Sithów. Scourge wątpił, czy Nyriss kazałaby Sithom słuchać poleceń człowieka, więc zapewne nie podlegali oni Murtogowi. Skoro jednak nie próbowali nawet zatrzymać szefa ochrony, Scourge musiał założyć, że Murtog ma bardzo uprzywilejowaną pozycję na dworze Mrocznej Radnej. Murtog podszedł, zastukał delikatnie do drzwi, potem zrobił krok w tył i stanął na baczność. Czekając na jakąś reakcję, Scourge zdał sobie sprawę, że była też trzecia możliwość. Murtog i Sehel mogli wspólnie zaplanować atak na dziedzińcu. W Akademii Sithów gorsi uczniowie czasem spiskowali razem, by strącić z piedestału kogoś bardziej utalentowanego. Nie trudno było sobie wyobrazić, że takie praktyki mają miejsce również poza ścianami tej placówki. Na razie jednak Lord Sithów nie miał jak sprawdzić, która z jego teorii, jeśli którakolwiek, była prawdziwa. Wiedział jedno. Będzie musiał uważać na tych dwóch. W końcu drzwi otwarły się. Stała za nimi młoda twilekanka ubrana w czarną szatę, na piersi i na plecach ozdobioną fioletową, czteroramienną gwiazdą Nyriss, otoczoną czerwonym okręgiem. Na szyi nosiła ciasno zapiętą obrożę paraliżującą. Nawet bez tego urządzenia byłoby oczywiste, że jest niewolnicą, a to ze względu na jej gatunek. Gdy Sithowie zostali zmuszeni do odwrotu pod koniec Wielkiej Wojny Nadprzestrzennej, zabrali ze sobą wielu jeńców wziętych do niewoli podczas początkowych zwycięstw nad planetami Republiki. Wszystkich jeńców, głównie ludzi i twileków, czekało życie niewolników. Z rozkazu imperatora niewolnik nie mógł nigdy odzyskać wolności, a status rodzica przekazywany był dzieciom z pokolenia na pokolenie. Dlatego też w Imperium nikt nie mógł mieć wątpliwości, kim jest napotkany Twilek. Byli i zawsze już pozostaną gatunkiem niewolników, bo ich przodkowie byli zbyt słabi, by obronić się przed sitańskimi najeźdźcami. Niewolnica uklękła na jedno kolano i wbiła wzrok w ziemię, gdy Murtog, Scourge i Sehel przekraczali próg. Potem zamknęła za nimi drzwi i stanęła w kącie. Jasno oświetlona komnata, do której weszli, musiała być gabinetem lub prywatną biblioteką. Ściany kryły się za rzędami prastarych drewnianych półek, uginających się pod ciężarem stojących na niej skarbów. Scourge mógł tylko gapić się w podziwie na zebraną tutaj kolekcję. Podczas swojego pobytu w Akademii widział tylko jeden autentyczny manuskrypt. Starożytną księgę napisaną ponad 10 tysięcy lat temu, gdy pierwsi mroczni Jedi przybyli na Dromund Kaas. Księgę powszechnie uznawano za bezcenny artefakt i jeden z najważniejszych skarbów Akademii Sitów. Tymczasem tu dziesiątki, a może nawet setki tomów zapełniały półki na ścianie po lewej stronie. Księgi były przeważnie duże i grube, zaopatrzone w skórzane okładki, choć Scourge zgadywał, że nie wszystkie były zrobione ze skóry bezmyślnych stworzeń. Wyglądały na starożytne, choć większość była zachowana w dobrym stanie, pomijając normalne zużycie od częstego czytania. Najwyraźniej Nyriss przeglądała je wielokrotnie. Półki po prawej zawierały materiały wyglądające na jeszcze starsze i bardziej niezwykłe. Delikatne druciane spinacze obejmowały pojedyncze karty pożółkłego pergaminu, a zwoje trzymano w przezroczystych tubach ochronnych. Szklana osłona na zawiasach chroniła kilka ksiąg, które wyglądały, jakby miały się rozpaść w pył, gdyby w pomieszczeniu silniej powiał wiatr. Ale nie wszystko w komnacie było archaicznym reliktem. Na przeciwległej ścianie Scourge zauważył duży zbiór holodysków i datakart, a pośrodku sali znajdowała się stacja komputerowa. Przy niej, wpatrzona w monitor, siedziała zgarbiona postać. Mogła to być tylko Darth Nyriss. Kaptur jej luźnej czerwonej szaty, zdobionej czernią i fioletem, był podniesiony, a obszerne rękawy zakrywały jej ręce nawet podczas pracy przy terminalu. Ani Murtog, ani Sehel nie wydali żadnego dźwięku, więc Scourge postanowił pójść w ich ślady i stał bez słowa, podczas gdy Nyriss wpatrywała się w wyświetlacz komputera. Przesłaniała ekran, więc Lord Sithów nie zdołał zobaczyć, nad czym pracowała. Mógł jednak zgadywać. Darth Nyriss była szeroko znana ze swej biegłości w starożytnej sztuce magii Sithów. Podczas nauki w Akademii Scourge dowiedział się, że jest wiele sposobów wykorzystywania potęgi mocy. Jego wrodzone zdolności powiodły go ścieżką wojownika. Uczył się przekuwać emocje w siłę i w wybuchy czystej, niszczycielskiej energii. Niektórzy inni uczniowie szkolili się jednak u inkwizytorów, praktykując bardzo odmienną sztukę. Tysiące lat temu użytkownicy ciemnej strony nauczyli się gromadzić i kształtować moc za pomocą skomplikowanych rytuałów. Umożliwiały one wszystko, od kontrolowania umysłu przeciwnika po naginanie rzeczywistości do woli Sitha. Część tej tajemnej wiedzy zaginęła bez śladu, ale ci, którym udało się odnaleźć choć kilka sekretów z przeszłości, często zyskiwali subtelną, lecz ogromną przewagę. Plotka głosiła, że wieczne burze na Dromund Kaas były efektem jednego z takich rytuałów, który przeprowadził imperator. Scourge nie był pewien, czy to prawda. Wiedział jednak, że Nyriss zyskała miejsce w Mrocznej Radzie dzięki swojej wiedzy i zrozumieniu rzeczy, których on nie miał nigdy w pełni pojąć. Po kilku minutach Nyriss odepchnęła fotel od pulpitu, wstała i odwróciła się w ich kierunku, równocześnie odrzucając do tyłu kaptur. Jej wygląd zaszokował Scourge'a. Lord musiał bardzo się postarać, by ukryć swoją reakcję. Podobnie jak on, Darth Nyriss była czystej krwi Sitanką. Jej twarz była pocięta głębokimi zmarszczkami, a wyrostki zwisające z policzków wyglądały na wysuszone. Skórę miała bladą, raczej różową niż czerwoną, a w dodatku pokrytą ciemnobrązowymi plamami, charakterystycznymi dla starców. Scourge nie wiedział, ile lat miała Darth Nyriss, choć pamiętał, że zasiadała w Mrocznej Radzie od niemal 20 lat. Tylko 2 radnych miało dłuższy od niej staż. Mimo to spodziewał się kobiety bardziej przypominającej dziką piękność przedstawioną na posągu na dziedzińcu. Tymczasem miał przed sobą wysuszoną wiedźmę. Przypomniały mu się słowa jednego z instruktorów z Akademii. Możesz nagiąć moc do swojej woli, ale czasem przyjdzie ci zapłacić wysoką cenę. Niewielu skłonnych jest ponieść koszt najpotężniejszych rytuałów ciemnej strony. Nyriss mogła nie być w rzeczywistości taka stara, na jaką wyglądała. Życie spędzone na odkrywaniu starożytnych tajemnic magii Sithów zapewniło jej jedną z najważniejszych pozycji w Imperium. Czy to stanowisko kosztowało ją młodość i witalność? Nie tego się spodziewałeś, odezwała się Nyriss, jakby czytając w jego myślach. Na jej popękane, łuszczące się wargi wypłynął lekki uśmieszek. Choć wyglądała na zniedołężniałą, głos miała silny i dźwięczny. Była wysoka i trzymała się prosto. Żywy błysk oczu również zadawał kłamie i zmarszczkom. Najwyraźniej, uznał Scourge, chciała tak wyglądać. Istniało wiele sposobów, by zachować urodę i młodość. Nyriss z łatwością mogła sobie pozwolić na dowolną metodę, gdyby tylko chciała. Mimo to zdecydowała, że pozwoli swojemu ciału przedwcześnie się zestarzeć. Albo nie obchodziła jej zbytnia atrakcyjność fizyczna, albo wręcz postanowiła obnosić się ze straszliwym wpływem, jaki ciemna strona wywarła na jej ciało, traktując je jako symbol wszystkiego, czego nauczyła się i co osiągnęła. Wybacz mi, mój panie. Scourge zastosował formę tytułu używaną wobec lordów Sithów niezależnie od ich płci. Gdy tylko przybyłem, zdarzył się pewien incydent, który wytrącił mnie nieco z równowagi. Jestem całkowicie świadoma, co stało się na dziedzińcu, powiedziała Nyriss, wskazując głową w kierunku monitora. Wciąż widniał na nim nieruchomy obraz Scourge'a, zarejestrowany przez jedną z kamer bezpieczeństwa warowni kilka sekund po bitwie. Całkiem sprawnie poradziłeś sobie z tymi zabójcami. Scourge zastanawiał się przez ułamek sekundy, jak na to odpowiedzieć. Chciałby porozmawiać z Nyriss o swoich podejrzeniach, ale zarówno Murtog, jak i Sehel nie zamierzali odejść. Zresztą nawet gdyby ich tu nie było, niebezpiecznie byłoby rzucać bezpodstawne oskarżenia na jej dwóch najwyżej postawionych domowników, nie mając żadnych dowodów. Nie doszliby do swoich obecnych stanowisk, gdyby Nyriss nie miała do nich zaufania. Podejrzewam, że to nie będzie ostatni taki incydent, powiedział, starannie dobierając słowa. Wygląda na to, że jesteś ranny. Zwróciła uwagę Nyriss, widocznie zauważyła, że naramiennik jego pancerza jest osmalony. Potrzebujesz opieki medycznej? To może zaczekać. Rana nie wygląda na poważną, a ból jest bez znaczenia. Wolałbym wpierw zakończyć tę sprawę. Chciałabym usłyszeć, co sądzisz o tym ataku, kontynuowała Nyriss, skinąwszy z aprobatą głową. Może twoja analiza rzuci jakieś światło na to, kto za nim stoi. Byłoby to znacznie prostsze, gdyby żołnierze Murtoga nie zastrzelili drugiej zabójczyni, chociaż zamierzała się poddać. Odparł Scourge. Kątem oka zauważył, że Murtog się najeżył, jednak nie powiedział ani słowa. Sądzisz, że Murtog popełnił błąd? Naciskała Nyriss. Był nieco nadgorliwy, usiłując wyeliminować bezpośrednie zagrożenie. Odparł dyplomatycznie Scourge. Sehel stłumił chichot, a Nyriss rzuciła mu srogie spojrzenie. Chyba powinniśmy zakończyć tę rozmowę w cztery oczy, powiedziała, odsyłając Sehela i Murtoga z kimieniem dłoni. Obydwaj ukłonili się i ruszyli z powrotem do drzwi, które twilekańska niewolnica zdążyła już otworzyć. Po chwili zamknęła je za nimi i wróciła do swojego kąta. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Stwierdziła Nyriss, kiedy już byli sami. Był czas na dyskrecję i subtelności, ale teraz oczekuję całkowitej szczerości. Scourge skinął głową. Niech skadnę, kontynuowała kobieta. Podejrzewasz, że to któryś z moich ludzi stoi za zamachami na mnie. Nikt nie jest wolny od podejrzeń, przyznał Scourge. Zakładam jednak, że przeprowadziłaś bardzo dokładne śledztwo i prześwietliłaś wszystkie swoje sługi. Gdyby któryś był winny, już byś coś odkryła. Cieszę się, że przyznajesz mi jednak pewne kompetencje. Nie sądzę, by atak na dziedzińcu był kolejnym zamachem na twoje życie, powiedział Scourge. Uważam, że ci najemnicy mieli zabić mnie. A skoro Murtog uznał cię za rywalna i potencjalne zagrożenie, podejrzewasz, że to jego sprawka. Możliwe. Albo Sehela. No i mogli też współpracować. Na czym opierasz te oskarżenia? Głównie na poszlakach, ale instynkt mówi mi, że to dosyć, by zacząć działać. Oczekujesz, że zwrócę się przeciw dwóm moim najbardziej zaufanym sługom z powodu twojego przeczucia? Mój instynkt rzadko mnie zawodzi, panie, powiedział Scourge. Zapracowałem na moją reputację. Więc co sugerujesz? Wydalenie ze służby? Egzekucję? Scourge uznał, że ta rozmowa ma być rodzajem próby. Nyriss najwyraźniej chciał go ocenić na podstawie jego odpowiedzi. A on był na to przygotowany. Nierozsądne byłoby wyrzucać kogoś równie wartościowego jak Murtog czy Sehel bez solidnych dowodów, odparł, ale chciałbym mieć okazję ich przesłuchać. Biegły przesłuchujący potrafi zmusić ofiarę, by przyznała się do wszystkiego, odparowała Nyriss, nawet do czegoś, co się nigdy nie zdarzyło. Tortury dla wymuszenia na nich fałszywych zeznań niczemu by nie służyły, zapewnił ją Scourge. Potrzebna mi prawda, więc bardzo bym uważał, żeby nie odnieśli żadnych fizycznych lub psychicznych ran. Z pewnością, gdyby jeden lub obaj okazali się niewinni, wolałabyś, żeby wrócili do swoich zajęć równie sprawni jak przed przesłuchaniem. Błysk aprobaty w oczach Nyriss przekonał Scourge'a, że udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi. Ale próba jeszcze się nie skończyła. Gdybym zezwoliła ci na przesłuchanie, z którym z nich chciałbyś porozmawiać najpierw? Z twoim szefem ochrony, panie, z Murtogiem. Dlaczego z nim? Jeśli jest winny, łatwiej będzie go złamać. Zdziwiona Nyriss uniosła brew. Sądzisz, że Sehel wytrzymałby przesłuchanie dłużej niż Murtog? Scourge wiedział, że zabrzmiało to niewiarygodnie. Wyszkolony żołnierz powinien bez problemu znieść więcej niż tchórzliwe pochlebca. Murtog jest silniejszy fizycznie, powiedział. Odporność na ból przydaje się jednak tylko w obliczu najprostszych i najmniej efektywnych metod. Istnieją znacznie subtelniejsze i skuteczniejsze sposoby przesłuchiwania. Murtog, jak większość żołnierzy, powinien być wyszkolony w opieraniu się przesłuchującym. Sam znam te techniki i umiem im przeciwdziałać. Natomiast Sehel jest o wiele mniej przewidywalny. Na pierwszy rzut oka wydaje się słaby i nieporadny, ale przecież zdobył wysoką pozycję. Najpewniej dzięki sprytowi, kreatywności i bystremu umysłowi. Znacznie więcej czasu zajmie mi zrozumienie, jak działa jego umysł. Będę musiał poznać wszystkie jego sztuczki, zanim zastawię pułapkę. Przesłuchanie Sehela byłoby o wiele bardziej złożone i skomplikowane niż przesłuchanie Murtoga. Imponujące, stwierdziła Nyriss. Uważam jednak, że przesłuchania nie będą konieczne. Zdumiony Scourge pokręcił głową. Miałeś rację co do najemników, ale już wiem, kto kazał im cię zabić. Kto? Ja. Ty? Krzyknął Scourge. Jej wyznanie naprawdę go zaskoczyło. Po drugim zamachu Murtog i Sehel znaleźli ślad, tłumaczyła Nyriss. Zatrudniłam tych najemników, by go zbadali. Zanim jednak zdążyli to zrobić, imperator zdecydował się wtrącić, zmuszając mnie, bym wezwała ciebie. Miałam już nadmiar pomocników z zewnątrz, więc kazałam Sehelowi poinformować najemników, że mają cię wyeliminować. Możesz to potraktować jako próbę. Oczywiście, wymamrotał Scourge, w duchu klnąc się za krótkowzroczność. Najpierw zakładał, że Nyriss sprowadziła go tu, bo dotarły do niej wieści o jego dokonaniach na pograniczu. Gdyby to była prawda, nie musiałaby sprawdzać jego zdolności. Ale prawda była całkiem inna. Jak sama przyznała, jego obecność wynikała tylko i wyłącznie z tego, że imperator wmieszał się w jej sprawy. Było zatem logiczne, że potrzebowała dowodów jego kompetencji. Gdyby cię zabili, okazałoby się, że nie jesteś godny mi służyć, wyjaśniła Nyriss. Gdybyś natomiast ty zabił ich, udowodniłbyś, że to oni byli stratą pieniędzy. Tak czy inaczej, pozostałby mi najlepiej wykwalifikowany kandydat. Scourge nie miał do Nyriss żalu o takie postępowanie. Tak naprawdę podziwiał ją za ten pomysł. Żałował jedynie, że pozostał ślepy na jej intrygę. Zbyt wiele czasu spędziłem z dala od Dromund Kaas, mruknął. Zapomniałem, jak postępują Sithowie. To właśnie czas spędzony poza Dromund Kaas jest powodem, że teraz tu jesteś, przypomniała mu. Nie chodzi tylko o twoje sukcesy w tłumieniu powstań i zabijaniu ich przywódców. Imperator wybrał cię, bo wie, że byłeś z dala od tutejszej polityki i Mrocznej Rady. Z pewnością nie jesteś potajemnym sługą kogoś, kto mógłby być zamieszany w spisek przeciw mnie. A więc okazałeś się kandydatem, przeciw któremu nie miałam jak protestować. Jej ton był niemal obraźliwy, jakby brak doświadczenia politycznego był osobistą ułomnością Scourge'a. I może faktycznie był. Nyriss utrzymywała swoją pozycję przez 20 lat. To musiało wymagać wyjątkowego sprytu i inteligencji. Nie tylko samej potęgi. W porównaniu z nią, Lord był niewiele lepszy od naiwnego dziecka. Gdy zdał sobie z tego sprawę, omiotła go fala podniecenia. Skoro już przeszedł nieoczekiwaną próbę Darth Nyriss, zyskał szansę, by uczyć się od mistrzyni manipulacji, gdy nie będzie kolejnego zamachu na jej życie. Mówiłaś, że znaleźliście ślad, panie, powiedział szybko, wracając do powodu, dla którego się tu znalazł. Coś, co mieli badać dalej tamci najemnicy. Nyriss nie odpowiedziała od razu, przyglądała się mu uważnie. Znasz szczegóły ostatniego zamachu? Zapytała w końcu. Jeden z twoich droidów służących został zastąpiony duplikatem, powiedział Scourge, przypominając sobie szczegóły z pliku, który dostał. Droida wyposażono w promień rozrywający i zaprogramowano, by strzelił, kiedy będzie miał cię na celowniku, panie. Tymczasem zamiast ciebie trafił w jednego z twoich służących. W moją najlepszą kucharkę. Na razie nie znalazłam odpowiedniego następcy. Nyriss wydawała się autentycznie zmartwiona. Droid wyczyścił swój rdzeń pamięci zaraz po zamachu, ale Sehelowi udało się do niego włamać i odzyskać część danych. Wykrył, kto zaprogramował droida? Nie, ale ustalił, gdzie go wyprodukowano. W prywatnej fabryce na Hallionie. Scourge rozpoznawał nazwę. Hallion był niedawno podbitą planetą. Został przyłączony do Imperium niespełna 10 lat temu. Skomplikowane przeistoczenie ekonomii wolnorynkowej na imperialną wciąż trwało. Bez wątpienia łatwo byłoby przekonać właścicieli fabryki droidów do zaatakowania Imperium, zanim przejmie ono pełną kontrolę. Mam polecieć, żeby zbadać tę fabrykę. Próbował zgadnąć. Sehel Ma zbadać fabrykę, poprawiła go Nyriss. Gdy tylko dostanie się do środka, będzie mógł się włamać do ich sieci komputerowej i dowiedzieć się, kto kupił droida. Tamci najemnicy mieli pomóc mu przedostać się przez ochronę fabryki. Teraz to twoje zadanie. Kiedy wyruszamy? Za kilka dni prześlę ci plik ze wszystkim, czego będziesz potrzebował, żeby być na bieżąco. I droida medycznego, żeby wyleczył twój bark. Scourge skinął głową, a Nyriss odwróciła się i ponownie zasiadła przy komputerze. Najwyraźniej chciała zostać sama. Lord Sith stał jeszcze chwilę w miejscu, analizując niedawne wydarzenia. A więc Sehel i Murtog nie stali za atakiem przy wrotach. To jednak nie znaczyło, że nie spiskowali przeciw niemu. Był przecież intruzem i potencjalnym rywalem o względnie ich pani. Na pewno skorzystają z każdej okazji, by go wyeliminować. Ktoś delikatnie dotknął jego łokcia. Spojrzał w dół i zobaczył młodą twilekańską niewolnicę. Drzwi na korytarz były już otwarte. W ciszy wyprowadziła go na zewnątrz, po czym zamknęła za nim drzwi. W korytarzu czekał na niego Sehel. Lordzie Scourge, powiedział, kłaniając się, byłbym zaszczycony, mogąc odprowadzić cię do twej komnaty. Obiecuję, że po drodze nie będzie już żadnych zasadzek. W jego głosie słychać było lekką nutę drewiny. W pierwszej chwili Scourge miał ochotę uderzyć bezczelnego sługusa w twarz, ale szybko zdał sobie sprawę, że byłby to błąd. Nyriss najwyraźniej ceniła Sehela bardziej niż jego samego, przynajmniej na razie. Musi udowodnić jej swoją przydatność, zanim będzie mógł sobie pozwolić na pokazanie płaszczącemu się doradcy, gdzie jego miejsce. Prowadź! Rozkazał. Postarał się, by jego głos brzmiał arogancko, ale w głębi duszy miał wątpliwości. Jego powrót na Dromund Kaas nie przebiegał zgodnie z planem. Nic nie było tak proste jak w Akademii albo na pograniczu. Tutaj nawet praktycznie pozbawiony kontaktu z mocą Sith, taki jak Sehel, był bardziej poważany niż on sam. A to znaczyło, że Scourge narażony jest na każdy atak i ma się poczuć zbędny. Będzie musiał postępować bardzo ostrożnie, jeśli chce przeżyć dość długo, by zyskać łaskę Nyriss.